Kontynuacja. Jak płynie, to płynie. Nawiązując z kolei do drzewa, którym jesteśmy. Wyobraźmy sobie, że to jest powiedzmy dąb. Jeżeli jesteś dębem, cokolwiek to znaczy. Jesteś takiego, że kiedy jesteś tym drzewem i to się odnosi i do człowieka jako jego istnienia, jeżeli można by było powiedzieć o reinkarnacji, ale już abstrahując od reinkarnacji, nasza kreacja jest jak drzewo. W sensie takim, że my mamy w rękach te nasiono, jedno, przychodzimy z jednym nasionem, powiedzmy, z którego właściwie jesteśmy tym drzewem, tak? Bo to jakby to nasze nasiono zostało posadzone przez wcześniej. Jesteśmy tym drzewem i to drzewo wydaje kolejne nasiona, więc na dębie wyrastają żołędzie. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Thank you. Tych żołędzi jest mnóstwo. To nie jest tak, że na dębie wyrośnie jeden żołądź i masz tylko jedną szansę, żeby coś stworzyć. A jak to nie wyjdzie, to w ogóle już koniec twojego żywota. Na dębie jest tyle żołędzi i kłania się rachunek prawdopodobieństwa, w sensie takim, że Bóg też wie co robi, on daje mnóstwo możliwości, bo wie, że pewne z tych żołędzi w ogóle nie wyrosną, jeżeli wpadną w ziemię. Dostaną się do ziemi, one w ogóle mogą nie wyrosnąć. Jest takie prawdopodobieństwo. Ale tych żołędzi jest tyle, żeby było też możliwe, żeby też była możliwa dalsza kreacja. Bo Stwórca wie, że są takie, które wyrosną i które dadzą kolejne drzewa. I powiem wam jedno na własnym przykładzie. Żeby o tym pamiętać właśnie, bo my czasami, znam to z autopsji, dajmy na to, przywiążemy uwagę do jednego z tych nasion i położymy w tym nasionku wielkie oczekiwania. I powiemy sobie, hej, to nasionko jest największe ze wszystkich i patrzymy tylko na nie i z niego musi coś tutaj wyrosnąć. I mówię tutaj oczywiście symbolicznie, ale dajmy na to, wyobraź sobie, że to jest powiedzmy osoba, na której się tak skupiasz, albo praca jakaś, cokolwiek to jest. I mówisz sobie, z niego musi coś wyrosnąć. I albo wsadzisz je w ziemię, a tam nie wyrasta, nic nie rośnie. Nic nie rośnie, podlewasz, nic nie rośnie. Potem nagle odkopujesz to nasionko, bo nie możesz już wytrzymać, nie wiesz, co jest grane, a to nasionko zgniło. I płaczesz nad tym nasionkiem, nad tą ziemią, że ojejku, jak to się mogło stać, moje życie się skończyło, moja szansa jedyna odeszła, nigdy już nie będę szczęśliwa, już nigdy się nie uda posadzić, nigdy nie wyrośnie kolejne drzewo, ja po prostu umrę tutaj, przecież to koniec, to jest po prostu koniec. I teraz mówię to oczywiście tak bardzo przerysowany sposób, ale analogicznie, żeby pokazać sobie i wam, co my czasami robimy i jak bardzo jesteśmy znów w nieświadomości tego, kim jesteśmy. Bo kiedy robimy coś takiego, to nie dostrzegamy tych kolejnych nasion, a Bóg dobrze wie, że są nasiona spisane na straty, bo być może na nich mieliśmy się uczyć. Przez to, że nie udało się ich wyhodować, z nich drzew, to my się nauczyliśmy. Zobaczyliśmy, że na przykład, okej, tutaj dawaliśmy za dużo wody, a tutaj może posadziliśmy to nasionko w złym w ogóle miejscu, bo w tym miejscu było zbyt dużo słońca. Być może to nie było dobre miejsce. No, zdarzenie losu, przyszły dziki i wyżarły. Może się zdarzyć coś takiego, że odkopywaliśmy to nasionko za bardzo, cały czas gdzieś tam podgrzebywaliśmy tą ziemię, żeby zobaczyć, czy ono już rośnie, czy ono już rośnie. I przez to sprawiliśmy, że no, zakłóciliśmy jakoś ten proces. Mieliśmy za mało zaufania też do siebie, w ogóle do tego procesu. I Bóg jakby jako Stwórca przewidział
tą lekcję, tą naukę, że pewne nasionka pójdą na straty, ale on dobrze wie, że za którymś razem się uda, dlatego dał tyle tych nasion i to drzewo paradoksalnie w ogóle niesamowite, bo zobaczcie, ile ono w ciągu życia ich wyprodukuje. To nie jest tak, że jest jeden sezon, jedna wiosna, jedno lato, jedna jesień. To się odradza cyklicznie, co roku. Więc tych możliwości jest tysiące. My mamy wieczność całą, żeby się uczyć tak naprawdę. Wieczność, myślę, że